Zęby też się starzeją. Jak poprawić ich wygląd? Karolina Cepińska, stomatolog. Czy senior powinien częściej chodzić do dentysty? Czy mamy do czynienia z pacjentem, z seniorem czy z osobą młodszą? Generalnie wizyty stomatologiczne powinny odbywać się raz na 6 miesięcy. Ze względu na to, że u osób starszych mamy często do czynienia z problemami z dziąsłami, czyli chorobą przyzębia, może okazać się, że potrzeby terapeutyczne powodują, że taki pacjent powinien pojawiać się u nas w gabinecie raz na 3 miesiące. Natomiast sama higiena jamy ustnej tak naprawdę nie odbiega od tego, jak powinniśmy dbać i w wieku młodszym o nasze uzębienie. Może okazać się, że żeby utrzymać dobrą higienę jamy ustnej, potrzeba nam więcej sprzętu, który wcale nie musi być specjalistyczny. Jest on dostępny na rynku i nie jest to też duży wydatek, jeżeli chodzi o to, żeby dobrze zadbać o higienę jamy ustnej. Na co zwrócić uwagę przy odbudowie braków zębowych? Często osoby starsze mają problem z tym, że ich zęby zmieniły kolor, są powycierane, jakby zauważają, że estetyka tych zębów się zmieniła. Jak najbardziej u każdego pacjenta, nawet jeżeli nie ma on problemów z bruksizmem, ze ścieraniem nadmiernym zębów, te zęby użytkujemy przez całe życie i one rzeczywiście, ze względu na to, jaki pokarm spożywamy, zmieniają kolor, wycierają się i na powierzchniach licowych, i na powierzchniach żujących. Natomiast pacjent starszy absolutnie nie jest przeciwwskazany, że w jakiś inny sposób powinniśmy go potraktować niż osobę młodszą, planując odbudowy protetyczne. Natomiast na pewno planując taką odbudowę, musimy szczególną uwagę zwrócić na to, że mamy tutaj często do czynienia z problemem już właśnie z przyzębiem, z chorobą przyzębia. I musimy tak zadbać i zaplanować ten proces leczenia, zdrowienia pacjenta, aby nie było to leczenie, które wystarczy nam na rok, tylko było równie długotrwałe jak u pacjenta młodego. I musimy zadbać o to, żeby ząb, który chcemy wykorzystać do pracy protetycznej, czy ruchomej, czy pracy protetycznej stałej, żeby był on stabilny w naszych dziąsłach, w naszej kości, aby praca cieszyła pacjenta na długo. Jak dbać o odbudowane zęby? Każda praca protetyczna, czy u osoby starszej, czy u osoby młodszej, musi być kontrolowana, czyli odbywa się to właśnie w trakcie kontroli stomatologicznej co pół roku. Natomiast jeżeli mamy do czynienia, w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, czy jest to proteza stała, czy ruchoma, na takich wizytach też uczymy pacjentów, czy do dbałości o to, żeby most był stabilny i służył nam długo, jakich narzędzi powinniśmy używać. Są to często nici, są to szczoteczki międzyzębowe, irygatory. Tak samo jeżeli chodzi o protezy ruchome, no nieodzowną rzeczą jest, żeby taka proteza służyła nam długo, przede wszystkim w zdrowiu, żeby nasze dziąsła były zdrowe. Jest bardzo dobra higiena takiej pracy protetycznej. Nie chodzi o to, że mamy dbać tylko o własne zęby, ale o zęby, które są wkładane do buzi. Muszą te protezy być w nienagannej higienie, żeby nasze dziąsła nie zostały także nadkażone przez na przykład grzybice, czy właśnie nie powodowały, że mamy dodatkowe ogniska próchnicy.